Otwarte serce. W głębokim borze stał domek leśniczego. Pewnego wieczoru, późną jesienią, palił się w izbie ogień na kominku, żona leśniczego gotowała wieczerze, a leśniczy i dzieci przebierali mech przesuszony, który miał posłużyć do optykania okien przed deszczem i zimnem. Na dworze wokół domku szumiały drzewa, wiatr gwizdał w szparach i łopotał zamkniętymi okiennicami. Co też to dzisiaj za wicher? odezwał się leśniczy, skubiąc mech i składając najbardziej zielone kawałki na kubkę. O, chwała Bogu, że jutro pozatykamy już wszystkie szpary w oknach, bo człowiek tu siedzi prawie jak na młynie! A najgorsze są te otwory w środku okiennic. Nie wiadomo po co powyżynane, rzekła leśniczowa. Przez nie tylko deszcz w szyby zacina i wicher gwiżdże, jak zbójnicy w lesie. Tak naprawdę to przez te otwory zbójnicy mogą kiedyś przejrzeć wszystkie kąty w izbie, odezwał się starszy chłopczyk, który na ziemi przy kupce mchu siedział i z lękiem spoglądał w stronę okna. Wtem... Usłyszeli za ściany szczekanie psa i odgłos tarcia łańcuchem obudę. Dzieci się przestraszyły i wszyscy umilkli, nasłuchując. Nagle ktoś zapukał do drzwi sieni. Leśniczy wziął z kąta kostur do ręki i poszedł zobaczyć. Kto tam? Kto tam? Zapytał. Potem drzwi uchylił, a z szumem wiatru i deszczu, który otworzoną sień nagle wypełnił, było słychać jakiś głos nieznajomego. Po krótkiej chwilce wszedł leśniczy do izby, a za nim jakiś obcy człowiek, cały przemoczony, z kołnierzykiem podniesionym na uszy i bagażem na plecach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odezwał się podróżny, stojąc na progu. Na wieki wieków, odpowiedzieli domownicy. Oto, pan Bóg zesłał nam gościa na nocleg, rzekł leśniczy do żony, która ciekawie przypatrując się podróżnemu, odpowiedziała: Gość w dom, Bóg w dom to nasze stare przysłowie a czym chata bogata, tym będziemy radzi. Ale skąd to was pan Bóg. Do nas prowadzi w taką ciemną, wieczną i deszczową noc, dodała, ścierając fartuchem próchno ze stołka i przystawiając go dla gościa do stołu, na którym stała już przygotowana właśnie wieczerza. Z dalekich stron, odpowiedział podróżny i odłożywszy bagaż, zbliżył się do kominka, rozgrzewając nad ogniem zgrabiałe ręce, mówił dalej. Jestem wędrownym kramarzem, noszę obrazki i różne świętości. Chciałem dziś jeszcze dostać się do miasteczka za lasem, kiedy mnie nagle noc zaskoczyła, a na dodatek deszcz się rozpadał. Tak się zrobiło ciemno, że wcale nie mogłem rozpoznać drogi między drzewami. Niewiele brakowało, a musiałbym gdzieś pod mokrym krzakiem do świtu przeczekać. Na szczęście. Zobaczyłem w Boże małe światełko, które czasem migało i, i znowu gasło. Najpierw myślałem, że to nocny ognik mnie zwodzi, ale podchodziłem coraz bliżej i bliżej, aż wreszcie zobaczyłem przed sobą, że to światełko jest wyraźne, jak płonące serce, które się w ciemności unosi i nie wiadomo, gdzie mnie prowadzi. Nagle Pies zaszczekał i wówczas zorientowałem się, że tu naprawdę musi być jakiś dom i że to światełko błyszczało z waszej izby przez okiennicę, w której wyrżnięty jest otwór w kształcie serca. – Mój Boże! – przerwał mu zdziwiony leśniczy. – Jak to czasem każda rzecz się przyda! – nawet człowiek nie przewidzi do czego. I sadzając podróżnego do zastawionego stołu, mówił dalej. Przed małą chwilką, zanim usłyszeliśmy wasze pukanie, narzekaliśmy, że właśnie tymi wycięciami wiatr nam okropnie świszczy. Ale z tego wynika, że starsi ludzie nie na darmo je w okiennicach dawali. Najpewniej właśnie po to, żeby podczas długich, zimowych wieczorów Światło z izby było przez nie widać na dworze, i żeby podróżnym w potrzebie pokazywało, gdzie mogą nocleg znaleźć. W rzeczy samej, dodał podróżny, bo i po co by najczęściej właśnie serca w okiennicach wyżynano, jak nie dlatego, że mieli przysłowie, że staropolska jest cnota, nie zamknąć przed nikim wrota. Więc nawet wieczorem, kiedy okiennice pozamykali, zostawiali w nich otwarte serca, aby było widać, że tam na każdego gościa czekają z otwartym sercem. Pamiętam, mówił dalej podróżny, że w niektórych starych klasztorach i dworach, w sieni przed progiem, tam gdzie podłoga była już doszczętnie wydeptana, Widywałem nieraz wprawiony w takie miejsce kawałek deski w kształcie serca. To z pewnością nie oznaczało niczego innego, jak tylko dumę z gościnności, która sięgała dalekiej przeszłości. Czyli, że tam już tylu gości próg przestępowało i że zawsze na nowo staropolska gościnność stała się już sercem pod stopy wchodzących. To prawda, odezwał się zamyślony leśniczy. Teraz dopiero przypomniałem sobie, że sam nieraz deptałem po takich znakach, gdy dawniej jeszcze w dworach służyłem, ale to mi nigdy nawet przez myśl nie przeszło. Zapewne niejedne jeszcze znaki starych obyczajów nogami depczemy. Ech. Gdybyśmy je rozumieli jak należy, to na świecie byłoby pewnie lepiej. Oj, zapamiętajcie to sobie dobrze i wy, moje dzieci! Rzekła żona leśniczego. Pamiętajcie, by przy każdym pacierzu pomodlić się za waszych dziadków, bo same słyszycie, jacy oni musieli być dobrzy i pobożni, bo to po nich ta licha staroświecka okiennica została, która dziś tak pięknie w godzinie potrzeby zaświeciła otwartym i jakby według katechizmu wyciętym staroświeckim sercem, które nam w niezwykły sposób pomogło przyjąć podróżnego w nasze progi. Dzieci z uwagą słuchały słów matki, ale z jeszcze większą ciekawością obstąpiły podróżnego, który w tym czasie zaczął wyciągać ze swego bagażu złociste obrazki i wręczać na pamiątkę każdemu z dzieci. Na obrazku wymalowane było przebite serce Pana Jezusa i niby wychodzący z niego łomień jako znak gorącej miłości leśniczy tymczasem przygotował posłanie dla gościa wkrótce wszyscy udali się na spoczynek i zasnęli z łatwością a najszybciej dzieci które uradowane z obrazków powkładały je sobie na noc pod poduszki gospodyni przegarnęła jeszcze węgle na kominku i zanim spać poszła Starym zwyczajem znak Krzyża Świętego uczyniła na czole śpiącego gościa, męża i każdego z dzieci. A potem, upadłszy na kolana, poleciła ich aniołom stróżom i pomodliła się do Pana Boga o szczęśliwy sen dla nich. Nazajutrz, skoro świt, ledwo wróble zaczęły dokazywać pod dachem, podróżny zebrał się już z noclegu, pożegnał domowników. I głosławił za życzliwą gościnę. Leśniczy wyprowadził go jeszcze przed domek, pokazał wiodącą ku miasteczku dróżkę, a sam ruszył w inną stronę, odchodząc ze strzelbą do lasu. Tak rozstawał się ze swoim gościem i może już nigdy więcej na tym świecie się nie zobaczyli.